Pierwsze, co modlitwa Pańska z nami czyni, to właśnie czyni z nas ludźmi, którzy potrafią budować wspólnotę. Tu już padło to określenie, które jest odnoszone do sługi Bożej niemal we wszystkich świadectwach. Mama. Mama jest osobą, która buduje wspólnotę. Od matki zależy tak naprawdę kształt domu rodzinnego. Myślę, warto pamiętać, że w ten sposób określano sługę Bożą Stanisławę nie tylko w obozie,